No dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu z cyklu Wybierz grupę, wybierz obiekt, wybierz talię. Moi drodzy, myślę, że takie czytania wprowadzimy sobie co miesiąc, zamiast takich konkretnych czytań typu dla każdego znaku, bo po prostu czasowo też się nie wyrabia. Będę Wam robić różne czytania na kolejny miesiąc z cyklu właśnie Wybierz grupę, wybierz kartę. To czytanie jest dla singli, aczkolwiek jest to czytanie, w którym mogą pojawić się eksy, eksowie, eksowe, albo ktoś zupełnie nowy. Jeżeli nie interesuje Was temat eksów, a akurat tutaj na kogoś takiego traficie, to jest wcześniejszy filmik na nową miłość. Tam się zajmujemy tylko i wyłącznie nowymi osobami, które wchodzą do naszego życia. To jest czytanie dla singli, więc wszystko jest możliwe. Zobaczymy, co wyjdzie, kochani. Mamy trzy grupy. Grupa numer 1, talia Everyday Witch Tarot. I w podpowiedzi macie taką śliczną muszelkę winniczka. Talia numer 2, Light Sears Tarot. I dla podpowiedzi macie tutaj misiaczka z serduszkiem, takiego ślicznego, uśmiechniętego. I grupa numer 3, Witches Tarot. No i oczywiście tu jest nasz rudy kociamberek, zezowaty, z niebieskim pyszczkiem. Także kochani, sprawdźcie, która grupa Was najbardziej przyciąga. Jeśli jest ich więcej, przyjrzyjcie wszystkie, jeśli macie ochotę. Także grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3. Ja przechodzę do grupy numer 1. Robimy bez przerw. Także czasówka będzie w opisie pod filmem. Dobra. Dzień dobry, grupa numer 1. Witam Was bardzo serdecznie. Jeżeli wybraliście talię Everyday Witch Tarot i tą śliczną muszelkę winniczka, to kochani, to jest Wasze czytanie z cyklu Kto idzie w Waszą stronę? To może być ex, to może być ktoś nowy. Wyciągniemy sobie 6 kart z talii, 2 romansowe i oczywiście nasze cudowne karteczki na wygląd, na osobowość, na to, gdzie możecie spotkać tą osobę i kosteczki ze znakami zodiaku i z liczbami, które mogą być bardzo charakterystyczne. Talia jest już przetasowana. Ja ją tylko przełożę. No i zobaczmy, kto idzie do grupy numer 1. Królowa Buław, 8 pentakli, 3 mieczy, 2 pentakli, królowa kielichów i 3 pentakli. Bardzo ładne karty, kochani. Weźmy sobie jeszcze nasze aniołki romansowe. Engagement. Zaręczyny. To może być coś na dłużej, kochani. To może być zdecydowanie coś na dłużej. I separation, czyli separacja. No moi drodzy, tu może być ex. Co Wam będę gadać? Tu może być ex, tu może być ktoś, kto Was zranił albo kogo Wy zraniliście w przeszłości, ponieważ pojawia się ta 3 mieczy i pojawia się separacja. Jeżeli to jest ktoś nowy, bo istnieje takie prawdopodobieństwo, że to będzie ktoś nowy, to ten ktoś jest teraz w separacji po jakimś ciężkim związku. Może w trakcie separacji, tak? Ale bardziej wydaje mi się, kochani, że to może być ktoś, kto powróci do Waszego życia po kolejną szansę, odmieniony. Dobra. Przechodzimy do tarota. Królowa Buław. No ta osoba jest na pewno pełna pasji. Pełna takiego wewnętrznego ognia. Ta osoba na pewno jest bardzo atrakcyjna. Wręcz taka wow, że kolana miękną. No i ta osoba jest bardzo taka charyzmatyczna. Kiedy czegoś pragnie, to działa, osiąga to. Także bardzo fajna, ognista energia. No ale mamy tutaj tą też 8 pentakli. Także ta osoba może bardzo dużo pracować albo po prostu być skupiona na własnym rozwoju, na edukacji, na poszerzaniu swoich horyzontów, na takim rozwoju właśnie własnym, bądź jakimś rozszerzaniu swojej firmy, stanowiska. No praca jest dla niej bardzo ważnym elementem, kochani. Ale 8 pentakli świadczy o tym również, że ta osoba chce pracować nad tą relacją, nad tym związkiem. Chce Was poznawać, chce się Was uczyć, chce poznać Wasze wady, zalety, czy po prostu pasujecie do siebie, czy nie. No i tutaj pojawia się ta 3 mieczy. Także albo ta osoba po prostu była zraniona po Was, jeśli to jest osoba, która wraca do Waszego życia, poznacie ją, podejrzewam, po cechach wyglądu, charakteru, po może znaku zodiaku, który wyjdzie na końcu. Także ta osoba może Was zraniła w przeszłości,
albo sama była zraniona w przeszłości przez was, albo przez kogoś innego. Także jej serduszko jest troszeczkę jeszcze poranione. Aczkolwiek wraca do równowagi, bo mamy tą dwójkę pentakli, więc przychodzi jakiś okres równowagi w życiu tej osoby. Być może finanse się fajnie układają, być może w końcu znajduje równowagę pomiędzy życiem osobistym a pracą, pomiędzy właśnie życiem partnerskim a życiem singla, pomiędzy rodziną a przyjaciółmi, tak? Także bardzo dużo równowagi następuje w życiu tej osoby. Bardzo fajnie. No i mamy tą piękną królową kielichów, kochani. Ta osoba jest zdecydowanie otwarta na miłość, otwarta na nowe uczucia. Ta osoba ma bardzo dużo opiekuńczości w sobie, dużo miłości, dużo czułości, tak? Ta osoba kocha siebie. Być może miała tutaj jakieś ciężkie przeprawy po poprzednim związku, poprzedniej relacji. Być może po rozstaniu z wami, tak? Gdzieś tam potrzebowała trochę czasu, żeby dojść do równowagi i żeby znowu otworzyć się na miłość. No ale ta osoba zdecydowanie ma otwarte serce wobec was. Pragnie miłości i chce tą miłość dać wam, moi drodzy. No i mamy tą trójkę pentakli. Piękna karta budowania stabilnego, fajnego związku. Także wcale nie dziwię się, że tutaj te zaręczyny wyszły, bo to może być relacja kochani na dłużej. Coś, co przetrwa próbę czasu. Jeżeli tylko będziecie dawać porówno, tak, od siebie. Trójka pentakli mówi o tym, że raczej śpieszyć się nie będziecie, kochani. Raczej nie będziecie naciskać na siebie. Będzie dużo pasji, dużo zainteresowania, dużo uczuć, ale jednocześnie to wszystko będzie się budować bardzo stabilnie, bardzo pomału, bardzo fajnie. Trójka pentakli może świadczyć o tym, że pracujecie razem albo w przyszłości będziecie pracować razem, będziecie tworzyć coś swojego. Ale jeżeli nie sprawy zawodowe, no zapewne będziecie tworzyć fajny, harmonijny, spójny związek, gdzie będzie panować równowaga, miłość, pasja, no i taka chęć poznawania się z każdej możliwej strony, że tak powiem. Także bardzo ładne karty, bardzo, bardzo ładny rozkład, podoba mi się. No i kochani, zobaczmy wygląd tej osoby w takim razie. Potem na pewno poznacie, czy to jest ktoś były, czy być może no, ktoś nowy pojawi się w waszym życiu, po prostu poraniony po przeszłych sytuacjach. Ale otwarty na miłość. Proste włosy, kochani, ta osoba ma. Może mieć. Brunet, brunetka. Tutaj jak ta królowa buław, także ciemne włosy. Może mieć jakieś tatuaże albo jakieś kolczyki, piercing, tego typu rzeczy. Może nosić okulary. Kręcone włosy, aha, czyli mamy tutaj proste włosy bądź kręcone włosy. No i ta osoba może być krągła, także jeśli kobieta, to ma piękne kobiece kształty, taki fajny tyłeczek, biust i tak dalej. Jeżeli mężczyzna, to może mieć tam lekki brzuszek, ale raczej krągły nie znaczy od tyłu. Bardziej bym powiedziała właśnie z lekkimi krągłościami, takimi mięciutkimi i kochanymi. Dobra, coś jeszcze? A, i jeszcze jest blondyn, blondynka, kochani, także może być brunetem, brunetką bądź blondynem, blondynko. Dobra, zobaczmy cechy charakteru. Pamiętajcie, że tu są i wady, i zalety, także zobaczymy, co Wam tu wyskoczy. Opiekuńczy. To przy królowej kielichów jest bardzo oczywiste, że ta osoba jest bardzo opiekuńcza i będzie bardzo opiekuńcza w stosunku, kochani, do Was. Ale może być troszeczkę obrażalska, czyli tutaj wychodzi ta królowa buław, że jeżeli coś nie będzie mu po nosie, jej po nosie, no to może tutaj strzelać jakieś takie delikatne foszki. Hojny, hojna, wow, pięknie. I cierpliwy, cierpliwa. Cudnie. To wychodzi w tej trójce pentakli i ósemce pentakli, że ta osoba jest bardzo cierpliwa, no i przy tym hojna, także no może właśnie obdarywać Was prezentami, zabierać na różne wycieczki, kolacje i takie rzeczy, albo być hojna po prostu uczuciowo, tak emocjonalnie, dawać Wam dużo od siebie. Pięknie. Dobra, zobaczmy, gdzie możecie poznać tą osobę. Wyjazd, wycieczka, czyli podczas jakiegoś wyjazdu bądź wycieczki, kochani, poznacie tą osobę. Plac zabaw, lubię tą kartę, czyli może będziecie na placu zabaw, jeśli macie dziećmi, to może z dziećmi, albo z jakimiś, nie wiem, wnukami, siostrzeńcami, bratankami, albo jeśli sami jesteście dużymi dziećmi, tak jak ja i lubicie się huśtać na huśtawce, no to może właśnie w ten sposób poznacie tą drugą osobę. I autobus, tramwaj, metro, czyli podczas jakiegoś transportu. Może właśnie na jakąś wycieczkę, a może gdzieś tam w obrębie miasta, w którym mieszkacie, ale możecie się poznać właśnie w autobusie, w tramwaju, w metrze, w pociągu, w jakimkolwiek środku komunikacji, moi drodzy. Dobra.
Zobaczmy liczby, które będą charakterystyczne dla waszej relacji. To może być za ile dni się poznacie, to może być godzina, różnica wieku, część, nie wiem, daty urodzenia, numeru telefonu, cokolwiek. To może być wasze bądź tej osoby. 1. 3. I 10. Tak teraz pomyślałam, że to może być numer autobusu, tramwaju również. Dobra, i znaki zodiaku. Koziorożec. Bliźnięta. I baran. To są wasze znaki zodiaku. Koziorożec, bliźnięta i baran. To by było na tyle, kochani. Dziękuję wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. A ja zbieram karteczki i przechodzę do grupy numer 2. Dzień dobry, witam Was serdecznie, grupa numer 2. Jeżeli wybraliście talię Light Seer Starout, bądź tego ślicznego misia z serduszkiem, kochani, to jest Wasze czytanie z cyklu Kto idzie w Waszą stronę? Dla moich singli czytań. Tu może być ex, exowa, tu może być ktoś nowy. Zobaczymy, wybierzemy sobie 6 kart z talii tarotowej, 2 z romansowej, oczywiście moje cudowne karteczki a propos wyglądu, cech charakteru i gdzie możecie poznać tą osobę, oraz charakterystyczne liczby przy poznaniu tej osoby i znak zodiaku tej osoby. Dobra, moi drodzy, lecimy. Paź buław. 9 kielichów. 3 mieczy. Papież. Królowa kielichów. I 3 buław. I zobaczmy sobie jeszcze aniołki. Zaufanie. I separacja. No, znowu wyszła ta separacja, kochani. Czyli to może być jak najbardziej eks. Poznać tą osobę pewnie po cechach charakterystycznych, po cechach wyglądu, po znaku zodiaku, bądź ewentualnie z tego, co wam tutaj, kochani, powiem. Tak jak mówię, separacja, czyli możecie być teraz w trakcie separacji z tą osobą, albo jeżeli to nie jest ex-exowa, ta osoba może być w trakcie separacji z kimś, w trakcie rozwodu z kimś, albo bezpośrednio po rozwodzie, bo tutaj jest ta 3 mieczy, czyli to serduszko jest jeszcze troszkę rozdarte. Ale ta sytuacja wymaga wiary, kochani, zaufania, że to wszystko się dobrze potoczy, więc tu wszystko, kochani, że tak powiem, zależy od was w tym momencie, czy się otworzycie na tą osobę, czy też nie? No dobra, lecimy. No paź buław, kochani. Powiem wam tak, tu jest bardzo taka świeża energia, świeża, ognista energia. Na pewno będzie dużo pasji między wami, dużo rozmów, dużo spotkań, dużo randek. Ta osoba jest bardzo energetyczna, bardzo taką świeżość wprowadzi w wasze życie, tak? Jeżeli to jest ktoś nowy, jeżeli to jest ktoś stary, no to przyjdzie z taką nową świeżością, taką odmienioną, bym powiedziała. No pasja jest, atrakcyjność jest, chemia jest, ta fizyczność będzie was do siebie ciągnęła, kochani. Ale szykuje się dużo randek, dużo spotkań, ta osoba bardzo lubi na przykład jakieś wyjazdy terenowe, lubi coś robić, nie lubi takiej stagnacji, nie lubi takiego siedzenia w domu przed telewizorem, wiecie o co chodzi. Ta osoba woli gdzieś tam spędzać czas na zewnątrz, podczas zabawy, wycieczki, eksplorowanie nowych terenów, takie rzeczy. No i kochani, mamy tutaj tą 9 kielichów. Także jeśli chodzi o spełnianie marzeń, ta osoba jest bardzo takim manifestatorem, tak? Że jeżeli jest coś, czego bardzo pragnie, to ona się otwiera na to i próbuje zrobić wszystko,
Wszystko, co może, żeby osiągnąć to swoje marzenie. Wydaje mi się, że podczas tego rozkładu tym marzeniem, kochani, możecie okazać się wy dla tej osoby. Widzicie, jak ona otwiera to swoje serce na was? Tutaj tak samo, to serce jest otwarte na was. Także ta osoba przychodzi naprawdę z miłością do was. No ale pojawia się ta trójka mieczy. Czyli ta osoba albo w przeszłości was zraniła, albo wy zraniliście tą osobę, jeżeli to jest ex-exowa, który wraca do waszego życia, tak? Ale ta osoba, jeżeli to jest całkowicie ktoś nowy, również mogła właśnie przejść jakąś ciężką separację, ciężkie rozstanie, być może nawet ze związku małżeńskiego, bo mamy tutaj tę kartę papieża, więc być może jest albo w trakcie sprawy rozwodowej, albo bezpośrednio po. No i to serduszko już gdzieś tam pomalutku się goi, widzicie? Pierwsze szwy są, ale jednak ten ból serca pozostał. Jednakże ta osoba dzięki temu ciężkiemu doświadczeniu mogła również wzrosnąć. To jest taka ewolucja wewnętrzna, duchowa tej osoby, tak? Wzrost wewnętrzny, nabranie pewności siebie, takiego też stanu równowagi. Także w momencie, kiedy to serduszko już się wygoi do końca, to ta osoba będzie mogła odzyskać to szczęście, będzie mogła odzyskać tą radość życia, otworzyć się na nową miłość, tak? No kochani, ta osoba może być na stanowisku kierowniczym razem z tym papieżem, może być nauczycielem, może być jakimś kierownikiem, może być jakimś przywódcą duchowym, może być po prostu gdzieś tam jakimś szkoleniowcem, kimś, kto uczy na podstawie swojego doświadczenia, swojej mądrości, tak? Także w takim aspekcie może się spełniać. Może jakiś psycholog, psychiatra, lekarz, jak najbardziej. Takie zawody tutaj bym widziała. No ale kochani, razem z tym papieżem widzę, że ta osoba ma naprawdę chętkę na większą stabilizację z wami. Być może właśnie małżeństwo, być może jakąś zamieszkanie razem w przyszłości, tak? Mówię, nie mówię od razu, ale ta osoba ma takie tradycyjne podejście do życia, tradycyjne wartości bym powiedziała, czyli dom, rodzina, mąż, żona, tak? Stabilizacja, jeden partner bez zdrad, taka naprawdę szczerość z tej osoby bije niesamowita. No i mamy tutaj tą królową kielichów, czyli jednocześnie też jest bardzo czuła, bardzo kochająca. Będzie miała otwarte serduszko na was, tak? Będzie chciała wam zapewnić wszystko to, co najlepsze, dać od siebie to, co najlepsze, ale będzie również oczekiwała tego w zamian, tak? Także dużo opiekuńczości ze strony tej osoby widzę. Być może jeśli chodzi o królową kielichów, no to ta osoba posiada dzieci z poprzedniego związku, jest matką, jest ojcem. Także gdzieś tam będzie musiała podzielić ten czas pomiędzy wami. No i na koniec mamy tą trójkę buław. Nie wiem, czemu mam takie wrażenie, że ta osoba będzie czekała na wasz pierwszy krok. Że tutaj te pasje będą, ale będzie potrzebować jakiejś troszeczkę zachęty z waszej strony, żeby sięgnąć po więcej, tak? Może będzie czekała, jeśli to jest osoba, która wraca do waszego życia, to może być taka, że przyjdzie z pełną pasją, z taką nową energią, zaproponuje wam stałą relację, otworzy przed sobą swoje serce, ale będzie czekała na waszą inicjatywę, na waszą decyzję. Co wy z tym zrobicie? Czy zaufacie tej osobie ponownie, czy ją odrzucicie? Także to może być taka energia, kochani, jeśli to jest osoba, która wraca do waszego życia. Jeżeli to jest ktoś nowy, to ta osoba naprawdę 5 razy się zastanowi, zanim wykona jakiś ruch w waszą stronę, tak? Mamy tą trójkę mieczy, więc to serduszko jest jeszcze uszkodzone gdzieś tam, jeszcze takie bolące, więc ta osoba nie będzie chciała popełnić błędu w budowaniu tej relacji i też nie będzie chciała się od razu tak zaangażować. To będzie wszystko takie stopniowe, pomału. Więc ta znajomość będzie się rozwijać takimi małymi kroczkami, może z jakimiś takimi przerwami nawet bym powiedziała, dłuższego braku kontaktu, tak? Tak jakoś tak mi to wygląda. No dobra, zobaczmy jak ta osoba wygląda, będzie wyglądać. Krągły, krągła, także jeśli kobitka, to będzie miała piękne kobiece kształty. Mężczyzna może mieć jakiś tam leciutki brzuszek czy coś w tym stylu, ale w takim słodkim stylu. Dobra. Bardzo wysoki, wysoka. No mi się podoba. Może być wysoki. Sama też jestem wysoka, także fajnie. Dobra, krótkie włosy. Czyli jeśli mężczyzna, to będzie miał bardzo króciutkie włosy. Kobieta również może być taka na chłopaka ścięta albo takie włosy za ucho. Króciutkie włosy. Wysoki, wysoka, czyli zdecydowanie ktoś wyższy od was. Może być brunetem, brunetką, czyli ciemne włosy. Niebieskie oczy. O Jezu, jakie piękne połączenie. Jeszcze jedną poproszę. Może mieć
mieć dread bądź warkoczyki, bądź jakiegoś jednego dreadzika, jednego warkoczyka, albo taka fryzura po prostu tymczasowa. Dobra. Co dalej? Cechy charakteru. Pamiętajcie, że są tutaj i wady, i zalety. Także nie ma tak pięknie, żebym tylko Wam same zalety mówiła. Może, mogę Was od razu uprzedzić o wadach ewentualnych, które wyjdą. Ambitny. Ta osoba będzie ambitna. To widać po tej dziewiątce kielichów. Cokolwiek, o czymkolwiek marzy, po to sięga, tak? Odpowiedzialny, odpowiedzialna. No to widać w karcie papieża i w królowej kielichów. Ta duża odpowiedzialność. Pięknie. Tolerancyjny. Super. Ta osoba będzie bardzo tolerancyjna. Ale może być czasami agresywna, kochani. Może być czasami agresywna, zwłaszcza jeśli chodzi o walkę o coś, tak, konkretnego. Nie sądzę, żeby to była agresywność w stosunku do Was, bo tu widzę do Was bardzo takie ciepłe, spokojne uczucia, ale ta osoba może zachować się agresywnie w walce o coś, czego pragnie, tak? Może gdzieś tam zajmuje się jakimś takim biznesem, czy posiada taką pracę, w której czasami musi o coś zawalczyć bardziej agresywnie, żeby coś osiągnąć. O, i kocha zwierzęta. No cudnie, cudnie, to lubię. Dobra, zobaczmy, gdzie możecie poznać tą osobę, albo gdzie możecie spotkać tą osobę, jeśli to jest osoba wracająca. Podczas jakiejś swojej trudnej sytuacji. Nie wiem, złapiecie koło, Boże, koło, gumę. Albo ucieknie Wam jakiś autobus, albo, nie wiem, coś się stanie, nie daj Boże, nie wiem, wywalicie się gdzieś na środku ulicy, ta osoba Wam pomoże, albo rozlejecie kawę na koszulę i ta osoba Wam pomoże. Coś jakiegoś takiego, w jakiejś trudnej sytuacji możecie się poznać. Relaks, czyli podczas jakiegoś relaksu, cokolwiek to dla Was znaczy, czy będziecie czytać jakąś książkę w parku, czy podczas spaceru, czy w jakimś spa, czy w kinie, czy gdziekolwiek tam się lubicie relaksować. O, dwie wyszły. Spotkanie rodzinne, więc albo na jakimś na przykład weselu, jakiejś komunii, spotkaniu rodzinnym, w drodze na spotkanie rodzinne możecie się poznać, kochani, bądź w górach, czyli jakaś wycieczka może w góry. Jeśli lubicie łazić po górach, to być może tam poznacie tą właśnie osobę. Albo mieszkacie w górach, no to już rzut beretem od tego, nie? Dobra, liczby charakterystyczne dla tej osoby bądź dla Was. To może być liczba dni, godzina, dzień, miesiąca, to może być różnica wieku, numer telefonu, data urodzenia, cokolwiek, tak? Co będzie istotne. 12. 4. I 3. Czyli 12, 4 i 3. I zobaczmy znaki zodiaku. Rak, wodnik i znowu rak. Także rak dwa razy i wodnik. Dobra, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czytanie Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A ja przechodzę do grupy numer 3. Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie, moja grupa numer 3. Jeżeli wybraliście talię Witchy Tarot, bądź tego pięknego kociamberka naszego zozowatego, to jest, kochani, Wasze czytanie dla singli z cyklu Kto nowy przychodzi do Waszego życia, albo kto stary wraca do Waszego życia. Wyciągniemy sobie 6 kart Tarota, 2 romansowe aniołki, moje kochane karteczki mówiące o wyglądzie, o cechach charakteru i o tym, gdzie możecie spotkać tą osobę, jak również charakterystyczne liczby i znaki zodiaku. Pamiętajcie, że to jest czytanie, w którym może wyjść wszystko. Dobra, lecimy. As Pentakli. Śmierć. 7 kielichów. Gwiazda. 10 pentakli.
Wow, i dziewiątka kielichów, kochani. Z tym asem pentakli bym powiedziała, że to jest ktoś nowy, ale zobaczmy, co aniołki jeszcze powiedzą. You deserve love. Zasługujesz na miłość. Jesteś do pokochania. Cudne. Reconciliation. Czyli może być wracacz. Dobra. Ja pierdziulę. Także, kochani, jeśli to jest osoba, która wraca, poznacie ją na pewno po jakichś cechach charakteru, wyglądu, po znaku zodiaku. Albo to będzie ktoś nowy. Także na dwoje babka wróżyła. O Boże. No przede wszystkim to pojednanie, reconciliation, czyli ktoś z twojej przyszłości wraca do twojego życia. Więc to może być jakiś eksik, eksowa. No i tu jest ta informacja dla was, kochani, że zasługujesz na miłość. Także otwórzcie się na miłość, bo tutaj piękna miłość idzie. Naprawdę, te ostatnie trzy karty są po prostu rewelacyjne. No ale kochani, lecimy. As Pentakli. As Pentakli zasugerował mi, że to będzie całkowicie nowa osoba, ale to może przyjść nowa osoba całkowicie odmieniona ze względu na to, że mamy tutaj zaraz śmierć obok. As Pentakli mówi o tym, że ta osoba ma bardzo konkretne zamiary wobec Was. Być może też jest skupiona gdzieś tam na pieniążkach, na zarabianiu pieniążków, być może zaczęła jakąś nową pracę, nowy projekt, który gdzieś tam pochłania również jej uwagę. Być może osiągnęła właśnie jakąś stabilizację w swoim życiu, jeśli chodzi o pieniążki i teraz jest gotowa na szukanie kogoś, żeby się z kimś tym podzielić, tak? Więc bardzo fajna energia, moi drodzy. Stabilnej osoby, która chce zacząć budować ten związek, tą relację od podstaw. Bardzo ładnie. No i właśnie, mamy tutaj tą transformację, tą śmierć, kartę skorpiona, moi drodzy. Ta osoba, jeżeli to jest osoba, która wraca do waszego życia, jakiś ex-exowa, to ona przeszła kompletną transformację swojego życia. Kompletną. Więc można powiedzieć, że już nie jest tą samą osobą, którą była w przyszłości. I stąd ten as pentakli mnie tak zmylił, tak? Także, czy to jest osoba, która wraca do waszego życia, czy osoba, która jest nowa, która pojawia się w waszym życiu, kochani, ta osoba przeszła jakąś kompletną metamorfozę swojego życia. Być może właśnie całkowicie zmieniła swoją pracę. Może przeprowadziła się z innego miasta do miasta. Może to była taka transformacja wewnętrzna, w której ta osoba całkowicie przewartościowała swoje właśnie życie, swoje cele, swoje marzenia, to kim jest i to czego pragnie. Także kompletna, kompletna transformacja w życiu tej osoby. Siódemka kielichów. Powiem Wam tak, że ta osoba naprawdę może być takim marzycielem z jednej strony. Może tak troszeczkę bujać w obłokach momentami i za bardzo wybiegać w przyszłość. Siódemka kielichów może świadczyć, że ta osoba jest po prostu bardzo atrakcyjna i dużo osób się wokół niej kręci też, jak najbardziej. Ale siódemka kielichów może też świadczyć o tym, że ta osoba w momencie, kiedy was pozna, no troszeczkę będzie zagubiona i nie będzie wiedziała, jak do was podejść, co zrobić, jeżeli to jest ex-exowa, który chce wrócić, nie będzie wiedział, jakich słów użyć, tak, będzie się troszeczkę wahał, czy powiedzieć to, czy powiedzieć tamto, co zrobić, jak podejść, tak, żeby was nie stracić, bo widzi was po prostu jako swoją gwiazdę, jako swoje spełnienie marzeń, tak. Dobra, przechodzimy dalej, gwiazda, jeżeli to jest ex-exowa, to ma naprawdę szczerą nadzieję, że da się to uleczyć, tą sytuację między wami. Tak jak mówi, widzi was jako spełnienie swoich marzeń, jako gwiazdę, jako kogoś, kogo będzie, nie wiem, czcić po prostu do końca życia wręcz, tak? Tak samo dla nowej osoby. Ta osoba, jeśli chodzi o spełnianie swoich marzeń, to razem z dziewiątką kielichów, kochani, to jest piękne połączone, jest po części marzycielem, ale też jest bardzo ugruntowana, jeśli chodzi o właśnie takie mocne stąpanie po ziemi, tak? Kiedy buja w obłokach, to buja w obłokach, ale kiedy trzeba wziąć się za fraki i zabrać za robotę, to właśnie tak jest, więc bardzo dobrze. No ale kochani, ta osoba, jeśli ma jakieś marzenie, jeśli ma jakiś cel, to ona po prostu prze do przodu. Choćby musiała przetransformować swoje życie, ona osiąga swoje cele, swoje sukcesy, jest bardzo ambitna, więc bardzo, ale to bardzo dobrze. No i mówię, jeśli to jest ex, ma naprawdę nadzieję, że da się uleczyć tą sytuację między wami, bo widzi was jako swoje spełnienie marzeń. Jeśli to jest ktoś nowy, no to ma nadzieję, że wy odwzajemnicie jego uczucia i jego marzenia po prostu się spełnią. A marzenia o czym? Czy to ex, czy nie ex, kochani? Marzenia o szczęśliwej rodzinie. Dziesiątka pentakli. Marzenia o założeniu domu, o stabilnej przyszłości, o zestarzeniu się razem, o dzieciach, o psie, o domku na wsi, dużo kasy, tak? To są marzenia tej osoby. I ta osoba tak postrzega właśnie przyszłość razem z wami, moi drodzy.
Bardzo fajna, stabilna energia, pełna miłości, pełna spełnienia marzeń, pełna stabilizacji i bezpieczeństwa na przyszłość. Także nawet jeżeli to jest eks i nie chcecie o tym słyszeć, kochani, no ja bym chociaż posłuchała, co ma do powiedzenia, bo ta osoba naprawdę przeszła kompletną transformację, więc możecie jej nawet po prostu nie poznać, jeśli chodzi o zachowanie, podejście do życia i podejście ogólnie do wszystkiego, do całych sytuacji, nie? Pamiętajcie, że zasługujecie na miłość, a wygląda na to, że naprawdę bardzo fajna relacja i fajny związek, który może zostać z Wami na dłużej, idzie w Waszą stronę, moi drodzy. Dobra, zobaczmy, jak ta osoba wygląda, będzie wyglądać. Czarne oczy. Oj. Może mieć dredy bądź warkoczyki, brunet, brunetka. Wysportowany, wysportowana. Może mieć krótkie włosy, czyli jeśli mężczyzna, to bardzo króciutkie włosy, kobieta też takie maksymalnie do ramion, bym powiedziała. Włosy proste, zielone oczy i możecie być podobnego wzrostu, kochani. Dobra, zobaczmy cechy charakteru. Pamiętajcie, że są tu i wady, i zalety. Ok, ta osoba jest bardzo tolerancyjna. Kocha zwierzęta, ładnie. No, momentami może być agresywna, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś dążenie do określonego celu. Może właśnie praca jej wymaga takiej pewnej agresywności. W stosunku do Was raczej nie sądzę, bo mamy tutaj bardzo łagodne karty. Także bardziej mi się wydaje, że to chodzi o pracę. I może być szalona, szalony. Także nudzić się z tą osobą raczej, kochani, nie będziecie. Ta osoba może mieć jakieś ciekawe pomysły, takie czasem głupkowate, ale które na pewno poprawią Wam humor i dzięki którym uśmiech nie będzie schodził z Waszych twarzy, jeśli tylko dacie temu szansę. Dobra, i zobaczmy, gdzie możecie poznać tą osobę. Podczas jakiegoś obiadu, kolacji, posiłku ogólnie, gdzieś będziecie w restauracji, będziecie zamawiać jakieś jedzonko, będziecie szli na jakiś obiad z kimś, z przyjaciółką, z rodziną, także podczas posiłku jakiegoś. Wyjazd, wycieczka, także podczas wyjazdu, wycieczki możecie poznać tą osobę, gdzieś poza miastem. W górach, wyjazd, wycieczka w góry na przykład. O, albo macie tutaj po sąsiedzku, czyli ta osoba może być gdzieś tam Waszym sąsiadem, sąsiadką, mieszkać w takim bliskim położeniu Was, może gdzieś tam Was obserwować, jak tam, nie wiem, idziecie do pracy czy coś, także to może być sąsiad, którego spotykacie, nie wiem, nawet na klatce, także miejcie oczy szeroko otwarte. Dobra, zobaczmy charakterystyczne liczby, które mogą być ważne przy poznaniu tej osoby bądź w Waszej relacji. To może być, nie wiem, za ile dni się poznacie, to może być godzina, to może być różnica lat, to może być część daty urodzenia, numeru telefonu, adres, pod jakim się poznacie, cokolwiek, kochani. Uch. Szóstka. Już myślałam, że spadnie. Ósemka. Leć dalej. Oj, oj, oj. I ósemka znowu. Czyli ósemka będzie istotna. Dobra, zobaczmy znaki zodiaku. Panna. Strzelec. I koziorożec, kochani. Tak ode mnie tu jeszcze skorpion i wodnik, pamiętajcie. Dobra, to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że czytanie Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A ja życzę Wam cudownego miesiąca. No i do zobaczenia za niedługo. Buziaczki, pa, pa!